Dzień dobry, witam Cię serdecznie 19 stycznia. W ręce trzymam chyba dobrze znane prawie wszystkim sucharki. Żeby nie robić kryptoreklamy, to powiem z logo pradziadka słonia, co to już dawno wymarł. Dlaczego je wziąłem? Dla mnie suchary to pytanie o to, co jest potrzebne do życia, jakie jest minimum tego, co potrzebujemy. Bo dzisiejsze teksty będą tego właśnie dotyczyć, czego tak naprawdę nam potrzeba. Czytam najpierw z Księgi Przypowieści, 30. rozdziału, werset ósmy. Nie nawiedź mnie ubóstwem, ani nie obdarz bogactwem. Daj mi spożywać chleb według mojej potrzeby. I fragment z pierwszego listu do Tymoteusza, 6. rozdziału. Niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. Dwa podobne fragmenty, chociaż podejmujące sprawy z zupełnie innej perspektywy. Pierwszy z nich to prośba, pod którą częściowo podpisałby się każdy. Bo prośba o to, żeby nie żyć w ubóstwie, żeby mieć wystarczająco na życie, jest bliska każdemu. Ale już druga: nie obdarz mnie bogactwem, to myślę sobie, że w Polsce rzadko kto w ten sposób się modli, albo rzeczywiście tego by sobie życzył, życzyła. Tak wiele osób marzy o wygranej w lotto, czy w jakiekolwiek inne gry losowe, bo wierzy w to, że wtedy. Nagły przypływ ogromnej gotówki, zmieni ich życie. Co ciekawe, podobno jest tak, że większość osób, które wygrały ogromne sumy w takich loteriach, po pół roku, roku nie ma już prawie nic z tej kwoty. Nie jest w stanie sobie z tymi środkami poradzić. Kwestia tego, co się posiada bogactwa, ubóstwa zajmowała pisarzy chrześcijańskich od pierwszych wieków naszej ery. I niektórzy z nich, jak Klemens Aleksandryjski albo Ewagriusz z Pontu, wskazywali na to, że chciwość, problem z posiadaniem nie leży w tym, ile mamy, ale w tym, jaki mamy stosunek do tego, co posiadamy, chociaż wiadomo, że im więcej mamy, tym trudniej jest myśleć o sobie w oderwaniu od tych rzeczy. Tym trudniej być gotowym na to, że nic z tego nie zabiorę ze sobą, tak jak w pierwszym liście do Tymoteusza to jest podkreślone. Żadnej z tych rzeczy nie wezmę. Fragmenty z listu do Tymoteusza, zwłaszcza te dotyczące poprzestawania na wyżywieniu i odzieży, mogą nas lekko zaniepokoić. Jednak w Polsce brakuje tego, żeby ludzie oszczędzali, żeby mieli jakiś zapas na trudne sytuacje, nieprzewidziane momenty w życiu. Nie jest, to, nie jest to złą praktyką. To, czego dotykał pierwszy list Tymoteusza, to było to, że tak łatwo zgromadzenia pieniędzy, z chciwości rodzi się zło. To, co niszczy ludzkie relacje, to, co niszczy człowieka, to, co zabija więź z Bogiem. Że tak niewiele osób jest w stanie mieć zdrowy, dobry stosunek do tego, co posiadają. I to wymaga nauki. Żeby nie pozostać na tak abstrakcyjnym poziomie, pomyślałem sobie: są pewne rzeczy, które mogą, drobne ćwiczenia, które mogą zmieniać nasze nastawienie. Codzienne posiłki, które, które jemy, są jedzone często w pośpiechu, w biegu, w zależności od tego, jaki mamy rytm życia. Jeśli chcesz spróbować troszkę innej praktyki, można spróbować przed posiłkiem i po posiłku zatrzymać się. Na myślę 15-30 sekund. Popatrzeć spokojnie na to, co jest przede mną na talerzu. Podziękować Bogu za to, co mam. Zatrzymać się. Nasycić się też świadomością tego, co posiadam. To może być trudniejsze, kiedy jesz z dziećmi, ale myślę, że da się znaleźć takie momenty zatrzymania, praktykowania wdzięczności, dostrzeżenia tego, co mam, żeby cały czas nie biegać tylko za tym, czego jeszcze nie mam, co jeszcze potrzebuję, a współczesne społeczeństwo i rynek są tak zbudowane, żeby te pragnienia nieustannie w nas budzić, biegania za tym, czego jeszcze nie mamy. I przez to możemy łatwo stracić wdzięczność za to, co jest, za to, co mamy, i może też refleksję nad tym, jak się dzielić tym, co już jest, jak cieszyć się tym, co już jest, a nie tylko biec za tym, czego już nie ma. I tego Tobie i sobie serdecznie życzę, żebyśmy cieszyli się tym, co Bóg nam daje i byli gotowi dzielić się tym z innymi, zamiast koncentrować większość swojego wysiłku. Na, za, na bieganiu za tym, żeby mieć jeszcze więcej, a nie dostrzegać tego, co już jest. Życzę Ci dobrego dnia.